serdecznie przywitać naszych gości. Ojciec nasz, ojciec duchowy, ojciec miasta i przewodniczący Rady Miejskiej. Taką mamy uroczystość opłatkową, tak zwaną, bo niektórzy to mówili, że to świąteczna. Opłatkowa to jest uroczystość opłatkowa. Tylko z tym, że jest COVID i żeby nie ludzie się nie rozchodzili nigdzie, tylko siedzieli w miejscach. To jest prośba. A teraz bym prosił parę słów o... Bez całowania. Ale pana prowadzącego, proszę. Nie ma całowania. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować za zaproszenie. Każdego roku organizujecie Państwo piękne przedświąteczne spotkania, gdzie okazja jest złożyć sobie życzenia. Stąd też pozwólcie, że ja życzę Państwu przede wszystkim spokojnych, radosnych, rodzinnych, pełnych miłości świąt. A zawsze, kiedy mówimy o świętach, a w tym roku szczególnie, no my mamy to szczęście, że będziemy przeżywać je z naszymi najbliższymi, w rodzinach, z przyjaciółmi. Piękna polska tradycja, miejsce przy stole, kolejne nakrycie dla gościa. To wszystko jest przepiękne i dobrze, że tą tradycję pielęgnujemy. Ale ten rok jest też szczególny z tego, że wszyscy z trwogą patrzymy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, kiedy na naszych oczach odbywa się okrutna wojna, na to nałożył się jeszcze mróz i wszelkie te sprawy, które naszym sąsiadom, Ukraińcom nie pozwalają przeżywać świąt właśnie tak radośnie jak my. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, wszystkim Knurowianom, a przecież było ich dużo, gdzie pierwsza fala naszych gości, uchodźców, jakkolwiek zwał, przygarnęli do swoich domów, do swoich rodzin, udzielili daleko idącej pomocy. Za to z całego serca dziękuję. Ta pomoc, którą Knurowianie kierowali, ona jest szerokowymiarowa, w różnej formie i ona trwa ciągle. Także bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, że ta gehenna się skończy. Tego im z całego serca zapewne wszyscy życzymy. A my cieszmy się świętami za parę dni, po świętach parę dni będziemy żegnać stary rok, będziemy witać nowy rok, a zatem raz jeszcze spokojnych, zdrowych, radosnych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wszystkim Państwu życzę bogatego, atrakcyjnego dzieciątka. Wygrałem przeszedł na drugi. Drodzy Państwo, ja podobnie jak ksiądz proboszcz i prezydent, dziękuję za zaproszenie, to zawsze miłe spotkania. W tym czasie tych spotkań jest dosyć dużo, ale co mnie zastanawia, to przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie są to spotkania seniorów. Spotkania opłatkowe, spotkania wigilijne, które organizują seniorzy. Daje to do myślenia, ale też do pozazdroszczenia. Dbałość o tradycję, ale dbałość o to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, żeby wyjść z domu, żeby nie być sam w czterech ścianach własnego domu, tylko żeby się po prostu spotkać, żeby pielęgnować przyjaźnie, żeby pielęgnować znajomości i to uczy. To uczy tego, żeby o to dbać, żeby nie zaniedbać właśnie tych relacji z drugim człowiekiem. Bo te relacje z drugim człowiekiem, szczególnie w tym trudnym czasie, są bardzo ważne. Życzę tego Państwu, ale przede wszystkim też sobie, żeby się tego uczyć, żeby nie zaniedbywać relacji z drugim człowiekiem, żeby dostrzegać drugiego człowieka, ale także żeby dostrzegać potrzeby drugiego człowieka.
Już to dzisiaj mówiłem, ale się powtórzę, bo tak mi się nasunęło. Kiedyś ludzie byli oburzeni tym, jak to 2000 lat temu, jak to można, kobieta w ciąży, żeby nie dać jej miejsca do urodzenia dziecka. W dzisiejszych czasach byłoby to niemożliwe. Każdy z nas, myśląc o czymś takim, oburzałby się, że przecież my byśmy na pewno nie dopuścili do tego, żeby zostawić kobietę w ciąży, która ma za chwilę rodzić na mrozie. I zrobili taką prowokację, zdaje się we Francji, teraz nie pamiętam, że przed jednym z hipermarketów była kobieta w ciąży, mężczyzna i mówili, że są obcokrajowcami i proszą o pomoc, bo żona brzemienna niedługo będzie rodzić, ale nikt nie miał czasu, bo każdy spieszył się robić zakupy przed świętami. I tutaj chciałem zwrócić taką uwagę, żebyśmy nie stracili z oczu tego, co w tych świętach jest najważniejsze. I Pana Boga, ale i drugiego człowieka, naszego sąsiada, być może tego, który jest sam. Życzę tego, żebyśmy zawsze potrafili dostrzec drugiego człowieka. Tak troszeczkę, może górnolotnie, ale tak sobie myślę, że to mówię bardziej do siebie niż do Was, bo Wy to robicie. Także wszystkiego dobrego na te święta i wszystkiego najlepszego także w Nowym Roku. Kochani, ja też najbardziej dziękuję za zaproszenie, bo moich przedmówców, ale to już oni wprowadzili bardzo dobry ten klimat, który nie jest nam obcy. Trudna sytuacja życiowa, trudne okoliczności społeczne, zimno, wojna, tragedia i właśnie w takich okolicznościach przychodzi na ziemię Pan Bóg. W tym, co jest dla człowieka najboleśniejsze. I to jest dla nas, kochani, źródłem nadziei, jaką niesie ze sobą Boże Narodzenie. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby się nie narodził. Co by było, gdybyśmy nie widzieli tej miłości, jaką Bóg nas ukochał i gdybyśmy nie mogli tą miłością się dzielić. Powiedziane tutaj było, że seniorzy, kto był na roratach, to zapewne wie, że dzieci w tym roku przeżywają roraty z dziadkiem Joachimem. Tak jest. Święty dziadek Joachim, dziadek od Pana Jezusa, opowiada, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa. I kochani, to jest potrzebne. Właśnie kto dzisiaj powie tym młodym o tym, co naprawdę znaczy Boże Narodzenie, kiedy Bóg przychodzi, kiedy wydawałoby się, gdzie On jest, jak my Go tak bardzo potrzebujemy w tym całej naszej niedoli. Właśnie do tej niedoli przychodzi, aby przynieść miłość. Może nie wszystko będzie tak, jakby myśmy się zaraz chcieli, ale po pierwsze, nie jesteśmy sami. Jego imię Emanuel oznacza Bóg z nami. Dlatego chciałbym kolejny raz Was zaprosić do tego, aby dzisiaj zasiadając tutaj, przypomnieć sobie to, co nie tylko dziadek Joachim opowiada, ale co nam zostało przekazane właśnie przez całe tradycje Kościoła, że Bóg przyszedł na ziemię. Dlatego bardzo bym prosił, abyśmy wysłuchali właśnie tego krótkiego fragmentu Ewangelii. Z narodzeniem Jezusa było tak. W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I od tej pory Boży Syn stał się obecny pośród nas, a my możemy Boga dzięki Niemu nazywać Ojcem. I te wszystkie nasze trudne sprawy, tę wojnę na Ukrainie, aby był pokój i wszystkich chorych i cierpiących i ci, którzy ciężko są doświadczani losem, przeżywają samotność, niech wiedzą, że nie są sami, bo mają Boga za Ojca.
Dzięki Jezusowi, który mówił, abyśmy tak wołali, prośmy o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy tak bardzo są spragnieni i potrzebują Bożego pokoju, radości, siły, zdrowia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ten kawałek opłatka, który mamy dzisiaj ze sobą, przed sobą, symbolizuje nam dobroć, jaką Bóg podzielił się z nami, dając nam siebie. Prośmy, aby ten symbol zawsze był nam przekazywany, że mamy dzielić się z tymi, którzy są w potrzebie, a sami, abyśmy doświadczali nieustannie miłości od Boga i ludzi. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pobłogosław te opłatki, które dzisiaj spożywamy na pamiątkę Twojego narodzenia, abyśmy żyli z Twoją miłością i nią się dzielili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim życzę radosnych, zdrowych, błogosławionych świąt, pokoju od Bożej dzieciny i aby ta dobroć i radość kwitnęła w Waszych domach, rodzinach przez kolejne pokolenia, abyście przeżywali bliskość Jezusa, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Błogosławionych, zdrowych świąt. Szczęść Boże.